Czy gra na fortepianie dla Ciebie i zajmowanie się tym to może być także powołanie? Czy może odczuwasz i odbierasz to w ten sposób, że to jest jakiś dar z góry, talent, który po prostu otrzymałaś i tylko dzięki swojej pracy, tak, i nauce, no tak jak się mówi, wyszlifowałaś ten talent, tak, że już jest taki doskonały, piękny i jakby świeci pełną w pewnej krasie. A że to jest dostałość, tak, że dostałeś, to się dostaje. Mm-hmm. Trzeba dostać najpierw coś, tak, żeby i z tego właśnie no, zrobić coś takiego. Traktuję to jako coś, co dostałam, bo to jest coś, co dostałam i zarazem powołanie, bo myślę, że dobrze się w tym czuję i myślę, że dar w postaci talentu to jest jakaś część sukcesu, druga część to jest praca nad tym i rozwijanie tego, no i to, co się potem z tym samemu zrobi. No właśnie, powołanie, powiedzieliśmy, że to jest powołanie, może być powołanie, talent, dar, który się otrzymuje, a właśnie, a gdybyś nie otrzymała, powiedzmy, tego daru, to czy zastanawiałaś się, co byś robiła dziś, gdybyś nie grała i nie zajmowała się właśnie grą na fortepianie? I czy byłabyś szczęśliwa bez fortepianu? Jakbym go nie znała, to tak naprawdę nie wiem, bo nie wiem, jak to jest nie znać fortepianu i muzyki, więc trudno mi to sobie wyobrazić. Na pewno poszukałabym wtedy czegoś innego. Moimi innymi zainteresowaniami myślę, że głównie jest sport, więc prawdopodobnie trafiłabym na AWF. No proszę bardzo. Okej, no ty znasz doskonale ten instrument, fortepian i no, ale wielu ludzi nie zna w ogóle, tak? No, są tacy niestety, i którzy marzą o tym, żeby zostać właśnie pianistami, albo przynajmniej troszeczkę coś zagrać, tak? No, to jest wielkie marzenie. Ty już to masz od dawna i to w wielkiej jakby skali, w wielkiej formie. A czy możesz powiedzieć właśnie, że ci ludzie są jakby ubożsi, no bo nie znają tej gry i no, coś tracą wielkiego, że tak powiem, że to jest jakby... Ten, kto potrafi grać, no to zyskuje wiele. Ten, kto tylko słucha albo i nie potrafi grać, no to jest uboższy o te wszystkie emocje i wzniesienia, powiedzmy, które ma pianista, powiedzmy, pianistka. Myślę, że nie. Myślę, że ludzie, którzy słuchają... Tylko ze słuchu można też... I rozumieją, i starają się rozumieć muzykę. Nie mogłabym powiedzieć, że są ubożsi. Zresztą myślę, że są różne formy, powiedzmy, wzbogacania się. To nie musi być ani gra na fortepianie, ani muzyka. To może być literatura, poezja, różne rzeczy, więc myślę, że nie. Thank you.
wróćmy jeszcze na chwilę do muzyki klasycznej. Czy jest, powiedzmy, taki kompozytor, który, no, jak to się mówi, tak bardziej tobie leży, jest bliższy twojemu sercu, jego utwory i masz go, znaczy te utwory w swoim repertuarze, od dawna przećwiczone i już znamy na pamięć. To, że tak, to który z nich jest taki numer jeden w takiej liście ulubionych? Nie ma numeru jeden. Pozdradziłaś mi także, że nie jesteś chyba, tak? O ile dobrze pamiętam, taką pianistką chopinowską, tak? Że ten Chopin chyba... Czy nie? To się zmienia. Na pewno miałam taki okres w życiu, jak absolutnie numerem jeden był Chopin, ale wydaje mi się, że jestem teraz na etapie jeszcze, że rozwijam się i poznaję różne style różnych kompozytorów, więc nie chcę się tak skłaniać tylko ku jednemu kompozytorowi. I w tym momencie nie mam jednego ulubionego. No, z tym Chopinem się zmienia, jak wiadomo, ale mam wrażenie takie nieodparte, że obojętnie jaki kompozytor, no, jakiego kompozytora musiałbyś się nauczyć, jaki utwór danego kompozytora, to zawsze z twojej strony byłoby to wykonanie perfekcyjne, doskonałe, zawsze przygotowywałabyś się, no, tak stuprocentowo. I na przykład, bo z tym Chopinem tak się zmienia, no, też kiedyś miałeś do czynienia, masz do czynienia, na przykład z Scherzo C-small, który możemy obejrzeć sobie w internecie, jest fantastyczne wykonanie. No, no, obojętnie jaki kompozytor, czy Chopin, czy nie inny, to zawsze z twojej strony będzie 100% od ciebie. Na pewno dążę do tego, staram się. Staram się jak najlepiej przygotować, jak najlepiej zrozumieć różne dzieła i faktycznie rozwijać na różnych płaszczyznach w kwestii stylu, kompozytorów, okresów. Więc mogę chyba powiedzieć, że daję, powiedzmy, te 99% od siebie, a co do perfekcji wykonania, to nigdy nie wiadomo i każdy występ jest inny. Jesteś laureatką wielu konkursów pianistycznych. Wielokrotnie zajmowałaś jakieś czołowe miejsca w tych wszystkich konkursach. Czy jest taki z tej całej przeszłości, bo przebogatej, no cała długa, długa lista osiągnięć, które wspominasz w sposób szczególny i do tego wydarzenia wracasz? Na przykład byłaś finalistką ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Chopina, Warszawa, 2018 rok. Było także trzecie miejsce na 13. ogólnopolskim konkursie pianistycznym w Koninie. Chopinowskie inspiracje młodych, tak? Cała lista, no musiałbym teraz, no, 10 minut wymieniać, prawda, bo jest tak naprawdę cała lista. Ale czy jest takie, właśnie, wydarzenie, które było ważne i nagroda była dla ciebie znacząca? Myślę, że były takie dwa wydarzenia, też związane z tym, że ja uwielbiam podróże i te wydarzenia dały mi szansę. Podróż do Stanów Zjednoczonych. Tak, tak. Tak. Tak, miałam dwie okazje. Jedna to było w 2015 roku, jak dostałam pierwsze miejsce na ogólnopolskim turnieju pianistycznym w Żaganiu.
I dostałam nagrodę specjalną profesora Jerzego Stryniaka, czyli debiut w Nowym Jorku. Pojechałam tam w wieku 16 lat z moją nauczycielką, to na pewno było wielkie wydarzenie. A drugie to było dostanie się na kurs mistrzowski Morningside Music Bridge w Bostonie w 2017 roku. I to był kurs trwający przez miesiąc, możliwość do poznania ludzi z całego świata, więc wspominam to cudownie. Kilka lat temu i byłaś jeszcze młodsza. I powiedz tak szczerze, jak te właśnie te wyjazdy czy różne nagrody no, zbudowały Ciebie jako pianistkę, jako Martynę, pianistkę Martynę, tak na stałe już. Jak zmieniły Ciebie, jak Ciebie zbudowały? Co by było, gdyby nie było tych wszystkich osiągnięć w przyszłości? Na pewno dają takiego kopa do działania, że trzeba pracować, jest dodatkowa motywacja, co jest zawsze super. Dają dużo pewności siebie, która też się przydaje, myślę, że dla wszystkich w naszym zawodzie. No i takie wspomnienia, do których fajnie się wraca i które też motywują, że może jeszcze coś takiego czeka i że warto pracować. Żeby grać na fortepianie i rozumieć muzykę, zdradziłaś mnie, zresztą każdy z to może powiedzieć, że trzeba mieć słuch, tak? Dobry, doskonały słuch, no bez tego nie da się nic zrobić. No ale jeszcze są jakby inne cechy, które warto mieć. No talent, no wspomnieliśmy, tak? Talent, od którego się nie da jakby wyuczyć, trzeba go dostać i dopiero na nim pracować. No to jest punkt drugi, tak? Czyli słuch, talent taki do gry. Ale jeszcze możemy wymienić, no właśnie, czy się zgodzisz. Piękna dusza. To jakby wrażliwa dusza, artystyczna dusza, no coś chyba jest z tego typu. Tam wrażliwość taka ogólna, piękny umysł, taki jakby no, nie wiem, przenikliwy, żeby no, rozumieć po prostu dzieła zapisane, zaklęte w nutach. Artyzm taki ogólnie, to nazywamy artystów artystami, no coś w tym jest. No czy zgodzisz się z tym i no, czy któryś z tych wymienionych jest taki jakby znaczący, taki numer jeden, taki najważniejszy, tak? Czy wszystkie są po prostu ważne? Myślę, że wszystkie mogą być ważne. No, wrażliwość jest na pewno znacząca, ponieważ takie zauważanie niektórych rzeczy w muzyce, może zastanowienie się nad nimi, taka chęć zgłębienia tego i umiejętność przekazania tego i odebrania jako słuchacz również jest bardzo ważna. Pytałem Cię wczoraj, jak spotkaliśmy się, prawda, po koncercie i pytałem Cię, czy oprócz muzyki klasycznej, tak, którą wiadomo każdego dnia
ćwiczysz, czy także zajmujesz się muzyką, powiedzmy, nieklasyczną XX wieku, czy XXI już wieku, mhm. taką filmową, a także coverami różnych piosenek, które można przełożyć na fortepian, tak? Żeby grać to po prostu sobie, chociażby hobbystycznie. No i czy również tym się zajmujesz, czy czasami chociażby dla samej siebie coś takiego potrafisz sobie zagrać, jakiś znany utwór melodyjny, który po prostu lubisz po prostu go grać. Czy tak jest? Jeżeli tak jest, to dosyć rzadko, bo chociaż myślę, że to jest cenne i daje mnóstwo przyjemności zagranie coś takiego od siebie, niekoniecznie w stylu klasycznym, to zazwyczaj po prostu mi brakuje czasu. I siadając do fortepianu, na początku zaczynam ćwiczyć rzeczy, które są najpilniejsze, bo wymagają najwięcej pracy i często potem brakuje mi czasu na te pozostałe. Ale myślę, że to jest czasami rzecz do zmiany, taka odskocznia od tego, co się robi, więc warto. Także, bo również mi zdradziłaś, że także udzielasz lekcji korepetycji. Gdyby ktoś chciał, tak, to mógłby na przykład. Oczywiście najlepiej uczniom z podstawówki, tak, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. Ale są też tacy dorośli już, znaczy przed maturą, ale już dorośli, którzy też chcieliby się nauczyć, na przykład chcieliby nauczyć się dwóch utworów, które są powiedzmy dla nich ważne. Jeden to jest, nazywa się Dom, a drugi Polskie Drogi. Dwa polskie znane, takie powiedzmy standardy, szlagiery, seriali. No i właśnie, czy może posłuchajmy tych utworów i gdybyś mogła powiedzieć, czy one są do nauczenia w jakim czasie? W krótkim, w szybkim? Mm-hmm. Czy jednak zajmie to trochę komuś, kto nie miał styczności z fortepianem? To posłuchajmy. Bardzo indywidualna kwestia. Też zależy od tego, czy ktoś miał styczność z nutami, z notacją nutową wcześniej, z nazwami dźwięków i ja bym zaczęła od tego, żeby faktycznie wprowadzić te nazwy i nauczyć się ich, bo wtedy to otwiera trochę drogę do innych utworów. To zależy od zaangażowania, od poświęconej pracy. Jak najbardziej myślę, że te utwory są do opanowania. Trudno mi powiedzieć, w jakim czasie. Jak się zaczyna od początku, to nie jest utwór, który bym dała jako pierwszy uczniowi. Thank you.
Ale gdybyśmy tak przynajmniej wybrali fragmencik, ostatni powiedzmy, nie wiem, 15 sekund takie charakterystyczne dla tego utworu i spisali nuty tylko dla tych 15 sekund i na tym się skupili, powiedzmy. Tak? To jest jak najbardziej do zrobienia i nie powiem czasowo, jak to wygląda, bo to u każdego wygląda indywidualnie i u każdego wygląda inaczej. Ale jeżeli komuś się podoba, jeżeli jest to zaangażowanie, to przy pomocy nauczyciela to jest do zrobienia. To jest do zrobienia i zapraszasz, jak sądzę, tego, kto chciałby się nauczyć na przykład tych dwóch utworów. No. Zapraszam. Proszę bardzo.